Stefan Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizował konferencję prasową, której głównym tematem było postawienie weta przez partię rządzącą w sprawie budżetu unijnego. Zdaniem parlamentarzysty słowa o tym, że decyzja rządu wzmacnia siłę i pozycję Polski na arenie międzynarodowej, mija się z prawdą. Pozyskanie środków unijnych jest ważne dla każdego samorządowca, przedsiębiorcy, tych wszystkich, którzy inwestują w ochronę zdrowia, w rozwój infrastruktury. To są bardzo ważne kwestie i dzisiaj nie może być tak, że krzyczymy głośno weto i nie zastanawiamy się, co później. Jeśli ktoś mówi, że prowizorium budżetowe będzie dla nas korzystne, niestety nie, bo wszystkie inwestycje długoterminowe nie będą mogły być realizowane. Wykorzystać można tylko w ciągu miesiąca 1/12 budżetu z poprzedniego roku, ale też nie większą jak budżet zaplanowany na rok bieżący. I to są kwestie kluczowe i ważne. Oczywiście dla nas najważniejsze jest to, na co się umawialiśmy, wstępując do Unii Europejskiej, czyli na kwestie gospodarcze. Kwestie ideologiczne, światopoglądowe powinny zejść na drugi plan, a może jeszcze na nieco dalszy. Odbudowa tych strat związanych z COVID-em jest bardzo ważna i powinni wszyscy, którzy chcą, żeby ten kraj się rozwijał, zadziałać, żeby jak najwięcej euro popłynęło w najbliższym czasie do Polski. Jeśli też słyszymy z ust wielu polityków, że wcale tu nie chodzi o polexit czy wyjście, ale też psucie relacji z Unią Europejską, to zachęcamy do poparcia naszego wniosku, wpisania do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej naszego członkostwa w Unii Europejskiej. To proponował wcześniej już prezydent Andrzej Duda, na to zgadza się Radosław Sikorski, czyli widzimy, że różne środowiska polityczne wyrażają na to zgodę. Posłowie, politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, przedstawiciele rządu wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej i nie ma zgody na powolne wyprowadzanie Polski ze struktur Unii, no bo wiemy, czym to się może wszystko skończyć. 300 miliardów na odbudowę po-covidową. Bardzo duże pieniądze. 300 miliardów złotych, do tego 770 miliardów na chociażby kwestie związane z samorządem, z inwestycjami samorządowymi, z inwestycjami w ochronę zdrowia. To wszystko, co sprawia, że kraj nasz będzie się rozwijał lepiej i szybciej. Naród zdecydował. Polska jest członkiem Unii Europejskiej i koniec. Wybieramy ludzi, którzy mają w naszym imieniu sprawować władzę i ich obowiązkiem jest nie kombinowanie, ale współpraca, negocjacje, pilnowanie polskich interesów. Unia to nie tylko pieniądze, Unia to również wartości, które są nam bliskie. Polska jest członkiem kultury zachodnioeuropejskiej, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. To, że wetujemy unijny budżet, przynajmniej zapowiedź rządu jest taka, czy kilku ludzi z rządu, kilku ludzi z ekipy rządzącej, jest wręcz grzechem strasznym, śmiertelnym, niezrozumiałym. Niezrozumiałym dla nas samorządowców, czyli dla mieszkańców. Niezrozumiałem dla rolników, dla przedsiębiorców, dla dzieci, dla młodzieży, dla wszystkich, ponieważ nie jest to zrozumiałe patrząc z gruntu zdrowego rozsądku. Jest to jakaś choroba, która toczy, drąży pewnych ludzi, którzy nie widzą, nie patrzą oczami narodu, nie kierują się dobrem i chęcią budowania lepszej przyszłości, tylko partykularnym, indywidualnym czy partyjnym interesem, który prowadzi po prostu w stronę upadku. Zbudowaliśmy przez 30 lat, bo przecież ten rok to jest rok 30-lecia samorządów Rzeczypospolitej. Zupełnie nowy świat. To jest okres 30 lat, gdzie przeskok, transformacja jest najwspanialsza w historii, ponad tysiącletniej historii Rzeczypospolitej. Zrobiliśmy coś niezwykłego. Z dołku wyszliśmy nie tylko na równiny, ale wręcz z niektórych dziedzin gospodarki możemy patrzeć na naszych zachodnich sąsiadów z dumą, z poczuciem wspaniale wykonanych obowiązków. Jeżeli chodzi o gminę Korycin, to przez ten czas
Od 2004 roku ściągnęliśmy ze środków unijnych dotacje w wysokości ponad 10 tysięcy złotych na jednego mieszkańca. Kondycja finansowa polskich samorządów jest coraz gorsza. Wynika to ze wzrostu kosztów bieżących, ze wzrostu obciążeń, szczególnie jeżeli chodzi o oświatę. A wyjątkowo w ciężkiej sytuacji są gminy wiejskie, gdzie wołamy, gdzie potrzebujemy stabilizacji naszych dochodów, wzrostu środków, które możemy dysponować na inwestycje, na działania prorozwojowe. W tym roku już na 1538 gmin wiejskich w Rzeczypospolitej ponad 1000 ledwo wiązało koniec z końcem, praktycznie nie mając środków własnych na inwestycje, na rozwój. A jeszcze, jeżeli odbierzemy środki pomocowe w postaci pieniędzy unijnych, to o jakim rozwoju obszarów wiejskich, o jakim rozwoju miast, miasteczek możemy mówić? Warto cofnąć się kilka lat do tyłu i zobaczyć, jak wyglądały gospodarstwa kiedyś, jak wyglądają teraz. To jest rozwój polskiego rolnictwa, ale również polskiej wsi, ośrodki kultury, świetlice, czy nawet wsparcie ochotniczych straży pożarnych. Wiele milionów, miliardów euro popłynęło na polską wieś. Strata tego to będzie cofnięcie się o kilkanaście, a w chwili obecnej kilkadziesiąt lat do tyłu, gdzie już nie dogonimy Zachodu, tego rozwoju gospodarczego bez tych środków unijnych. Jarosław Kaczyński kilkanaście lat temu mówił, że najbardziej na wyjściu z Unii straci polska wieś i polscy rolnicy. Warto to sobie przypomnieć i wziąć do serca, że Polska musi być w Unii Europejskiej. Wpisanie do konstytucji naszej obecności w Unii Europejskiej jest rozwiązaniem, którego skorzystało już wiele krajów. Takie kraje jak Niemcy, Francja czy Dania, wysoko rozwinięte kraje, mają w swojej konstytucji wpisane obecność w Unii Europejskiej. Więc nie jest to jakiś głupi pomysł, a bardzo mądry, który podkreśli naszą obecność i postawi nas na równi z innymi państwami jako równy partner, a nie państwo w oślej ławce, które nie ma nic do powiedzenia, tak jak to dzieje się w tej chwili. Polska oraz Węgry zapowiedziały blokowanie budżetu unijnego na lata 2021-2027. Ma to związek z powiązaniem budżetu z mechanizmem praworządności w krajach członkowskich.